Uczestnicy, wyposażeni w szpadle, rękawice z sadzonkami w dłoniach i uśmiechem na twarzy, podążali ścieżkami lasu komunalnego, by w ramach akcji Grudziądzanie sadzą las odbudować fragment spalonego drzewostanu. Spotykamy się tutaj właśnie w tym miejscu, czeka nas około 3-kilometrowa przeprawa do lasu. Dojdziemy do oddziału numer 21 i tam nas czeka sadzenie lasu po pożarze. To powierzchnia około 10-12 arów, która zostanie odnowiona w sposób sztuczny przez mieszkańców Grudziądza. Sadzonek przewidujemy około 700 sztuk. Patrząc na zebranych tutaj ludzi, jest ich bardzo dużo. Awaryjnie przygotowałem drugą powierzchnię na podsadzenie buka i myślę, że tam też się udamy. Aż 100 rodzin pojawiło się w miejscu zbiórki i zadeklarowało swój udział w czynie społecznym. Tak duża frekwencja przerosła najśmielsze oczekiwania organizatora, czyli Centrum Edukacji Ekologicznej, który przygotował także wiele dodatkowych atrakcji. Mieszkańcy, jak widać, tutaj przyszli do nas bardzo chętnie, tak? Mamy frekwencję dość dużą. Na pewno posadzimy te sadzonki, które mamy do posadzenia, także na pewno nam się uda. Potem czeka też niespodzianka, bo mamy też przygotowaną niespodziankę i atrakcję dla dzieci, tak? Są konkursy z nagrodami. Akcja, jak przyznali mieszkańcy Grudziądza, była pomysłem trafionym w dziesiątkę. Wyjście z rodziną, no to nic lepszego w ciągu dnia. Wydaje mi się, że trzeba dbać o środowisko, poza tym piękna pogoda. To też dobry powód. No i spędzenie czasu z rodziną. Fajne zorganizowanie zabawy, którą można jednocześnie dla lasu zrobić i dla siebie, że można oddychać tym powietrzem i posadzić jednocześnie drzewa, zrobić coś pożytecznego. Przy okazji dzieci i młodzież mogły powtórzyć wiedzę na temat tego, czego w lesie robić nie wolno, a także dlaczego las dla człowieka jest tak ważny. Choć przyznać trzeba, że wiedzą na ten temat maluchy mogłyby zawstydzić niejednego dorosłego. Bo daje nam tlen, bardzo dużo tlenu. A czego nie wolno w lesie robić? Zapalać papierosów. Nie wolno w lesie rzucać zapałek i podpalać drzew i trawy. Drzewa, zielone części roślin produkują tlen ważny do życia. A powiedz mi, o czym warto pamiętać, jak się idzie do lasu, żeby czego nie robić? Żeby nie palić papierosów w lesie. Żeby nie zaśmiecać lasu też. Rodziny, które wzięły udział w akcji, otrzymały także nagrodę specjalną, czyli talony na choinkę, którą będzie można odebrać tuż przed świętami Bożego Narodzenia.